kiedy na początku lat 80. poprzedniego wieku nieżyjący już od dobrych paru lat niemiecki pisarz sci-fi Wolfgang Jaschke tworzył swoją debiutancką powieść pod tytułem Ostatni Dzień Stworzenia, na pewno w najśmielszych snach nie wyobrażał sobie, że 20 lat później powstanie czeska gra komputerowa oparta o jego prozę, która to osiągnie sukces głównie w Polsce. Historia Original War, bo oczywiście o niej mowa, pełna jest wielkich planów, nadziei i rozczarowań, które często i gęsto niespodziewanie zamieniały się miejscami. Jeśli jednak myślicie, że dobiegła ona końca dawno, dawno temu, wraz z ostatnim znikającym pudełkiem z półek sklepowych, to grubo się mylicie. O tym, że czeska produkcja żyje i także dzięki Polakom ma się lepiej niż kiedykolwiek, opowiem wam w dzisiejszym materiale. Zapraszam! No ale najpierw trochę historii. Ta rozpoczyna się w czeskim Brnie w drugiej połowie lat 90., kiedy to powstała tam firma Altar Games, robiąca gry komputerowe. Jednym z głównych postaci tej opowieści, a przynajmniej jej pierwszego aktu, jest zaś projektant gier Vlada Chvátil. Pan, którego na pewno kojarzą wszyscy miłośnicy gier planszowych, autor takich międzynarodowych hitów jak Cywilizacja poprzez wieki, Tajniacy czy Galaxy Tracker. Jego projekty słyną ze świetnego designu i unikatowych, bardzo charakterystycznych pomysłów. I cechy te zdecydowanie wykazywał już kilkadziesiąt lat temu, kiedy stawiał pierwsze kroki w designie, tyle że nie planszówek, a gier wideo. I jak się pewnie już domyśliliście, robił to właśnie w ramach wspomnianego Altar Games. Tam też pod koniec lat 90., często w mocno spartańskich i z dzisiejszego punktu widzenia półamatorskich warunkach, z kilkuosobową ekipą studenciaków kleili sobie gry. Pierwsze efekty w postaci ciepło przyjętej produkcji Fish Fillets przyszły już w 1998 roku, ale na prawdziwą bombę trzeba było jeszcze troszkę poczekać. Ta przyszła, kiedy zainspirowany wspomnianą we wstępie książką Vlada zaczął snuć wizję stworzenia opartej o nią gry. I tak pomysł szybko zaczął przeradzać się w konkretne prace przy produkcji, która swoim rozmachem, rozmiarem i konceptem miała przyćmić wszystko, co dotąd stworzyli. Pomysł wydawał się prosty. Wziąć najważniejsze elementy z wciąż popularnego gatunku, jakim były strategie czasu rzeczywistego, doprawić autorską mieszanką mechanik i, co najważniejsze, uniwersum wykreowanym przez niemieckiego pisarza. To ono stanowić miało punkt zaczepienia i jeden z najbardziej charakterystycznych elementów produkcji, mający wyróżnić ją spośród innych obecnych na rynku. Original War, bo tak miała się nazywać, zabierał graczy do alternatywnej rzeczywistości, w której USA i próbująca przywrócić sowieckie granice Rosja rywalizują o niezwykle cenny minerał syberyt, który nie tylko stanowi źródło niewyczerpalnej energii, ale też paliwo do odnalezionego wehikułu czasu. I tak rozpoczyna się wyścig 2 miliony lat w przeszłość, kiedy to Amerykanie będą próbowali przenieść złoża do USA, a Rosjanie za wszelką cenę ich powstrzymać. A, no i w to wszystko mieszają się też na pewnym etapie Arabowie, co oczywiście stanowi przyczynek do kolejnych problemów. Wiem, że dokonuję tutaj sporych skrótów i uproszczeń, ale mam nadzieję, że mniej więcej wiecie już, z czym to się je. Generalnie fabuła gry i stworzone na jej potrzeby uniwersum było miksem pomysłów Jaschke i wytworów wyobraźni pracowników studia. Równolegle do prac nad scenariuszem toczyły się też rzecz jasna intensywne dyskusje na temat mechanik, które Czesi chcieliby wykorzystać. Jedno było pewne, Original War musiał być inny, miał wyróżniać się z zalewu RTS-ów, z których większość lepiej lub gorzej naśladowała Warcrafta, Starcrafta czy Command & Conquer. Pierwszą niezwykle ważną decyzją było nadanie grze mocnego pierwiastka RPG-owego i skupienie uwagi gracza na postaciach. Służyć miały temu nie tylko rozbudowany scenariusz czy błyskotliwe dialogi, których zadaniem było emocjonalne związanie graczy z protagonistami, ale też co najważniejsze, istotne dla gry elementy mechaniczne. W Original War postacie miały zyskać możliwość zdobywania doświadczenia i transferu z misji na misję, co w przeciwieństwie do większości podobnych gier miało powodować, że każda śmierć naszego wojaka potrafiła naprawdę zaboleć. Poza tym obdarzono ich też wyrazistymi charakterami i generalnie na każdym kroku gra przypominała graczom, że biegający po mapach żołnierze nie są zwykłym mięsem armatnim. Twórcy bardzo chcieli też skupić się na stworzeniu odpowiednio dużych poziomów, skonstruowanych tak, żeby można było dać odpowiednią podstawę pod wydarzenia czy zwroty akcji istotne dla warstwy fabularnej. Dzięki temu udało się też dać graczom nieco więcej swobody w kwestii doboru odpowiedniej ścieżki i strategii na pokonanie kolejnych przeszkód. Stworzono nawet specjalne wewnętrzne narzędzie, które miało usprawnić proces tworzenia map. Te okazały się też być bardzo istotne w kontekście warstwy wizualnej gry. Różnorodne, bogate w szczegóły, z
dobrze animowaną fauną i florą, a przy tym dzięki zastosowaniu rzutu izometrycznego dające efekt 3D. W kontraście do dwuwymiarowych jednostek renderowanych z trójwymiarowych modeli, mapy do dzisiaj robią wrażenie. Można więc stwierdzić, że plan został wykonany. W 1999 roku prace nad grą były już bardzo intensywne. W międzyczasie firma zmieniła nazwę na Altair Interactive oraz, co okazało się sprawą kluczową dla finalnego wyglądu projektu, udało się podpisać umowę z zachodnim wydawcą w postaci Virgin Interactive. Brytyjski gigant założony przez ekscentrycznego miliardera Richarda Bransona zapewnił sobie tym samym prawa do wydania gry na rynku europejskim. Choć umowa z dużą firmą dała deweloperom tak potrzebny zastrzyk finansowy, pozwoliła zatrudnić nowych ludzi i nieco zoptymalizować proces produkcji, to sama współpraca nie układała się do końca tak, jakby sobie tego Czesi życzyli. Virgin mocno ingerował w pracę zespołu, co rusz mieszając i odrzucając różnego rodzaju pomysły, przez co chwila zmieniał się koncept tego, jak ostatecznie gra miała wyglądać. Kiedy jednak mimo mało sprzyjających warunków udało się w końcu pokazać demo gry na targach E3 w 2000 roku, ta została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów. Chwalono zarówno warstwę fabularną, jak i mechaniczną, wskazując na nomen omen oryginalność czeskiej produkcji. W studiu wciąż nie działo się jednak najlepiej. Ciągłe zmiany i niepewność wobec ostatecznego kształtu produkcji oraz ambicje twórców wobec wciąż rosnącego projektu przyczyniły się do znacznego spowolnienia prac i to mimo ciężkiej pracy całego zespołu. Sytuacji nie ułatwiał też fakt coraz częstszych nacisków wydawcy na jak najszybsze wypuszczenie gry na rynek. Ostatecznie mimo planowanej premiery w okresie świątecznym 2000 roku, stało się to dopiero 15 czerwca 2001. Gra trafiła na rynek europejski i w porozumieniu z Titus Interactive także na amerykański, choć w mocno budżetowym wydaniu. Recenzje, podobnie jak w przypadku dema sprzed roku, pozostały bardzo pozytywne, a jednak ekipa Altair nie mogła być zadowolona z przynajmniej kilku powodów. Po pierwsze, w związku z pośpiechem sporo z zaplanowanych rzeczy zwyczajnie nie znalazło się w wersji gry, która trafiła na półki. Z zakładanych trzech kampanii pozostały tylko dwie, zabrakło miejsca na arabską. Jej losy podzielił również tryb potyczek, a tryb wieloosobowy został potraktowany mocno po macoszemu. No i sprawa druga, sprzedaż. Wobec mizernego wsparcia dystrybutora i m.in. tragicznego dubbingu wersji amerykańskiej, wynikom daleko było do zadowalających, choć wystarczyło, żeby początkowo przez chwilę myśleć jeszcze o stworzeniu dodatku. I to w nim mogły znaleźć się pominięte w podstawce elementy. Na pewno światełkiem w tunelu był odbiór gry na rynku rodzimym w Czechach, gdzie gra stała się dużym hitem, oraz, jakżeby inaczej, w Polsce. Na pewno duża w tym zasługa CD Projektu, który nie dość, że przeprowadził fajną kampanię marketingową, postarał się o wyśmienity dubbing, to jeszcze wypuścił Original War w przystępnej cenowo kioskowej serii Extra Gra, a rok później w kultowej już dzisiaj Extra Klasyce. Następnie posypały się jeszcze płytki dodawane do czasopism i to wszystko poskutkowało świetną sprzedażą oraz faktem, że gra do dzisiaj ma nad Wisłą status kultowej. Niestety globalnie niewiele to dało. Mimo chwilowego podejścia do dodatku, do kampanii arabskiej, mimo pogłosek o nowej frakcji obcych, ostatecznie wszystko się rozmyło, a zespół skierowany został do pracy nad nowym projektem. Original War po wydaniu jedynie dwóch oficjalnych patrzy powoli umarł śmiercią naturalną niedługo po premierze, a przynajmniej tak się wówczas wydawało. Pierwsze działania społeczności moderskiej zaczęły się jeszcze w 2002 roku, kiedy to grupa czeskich fanów, nie mogąc doczekać się dodatku, zaczęła grzebać w edytorze, próbując stworzyć go na własną rękę. Z czasem społeczność moderska rosła i pojawiały się nowe projekty. Powstał nawet projekt kampanii arabskiej, w który zaangażowany był sam Vlada Hvatil, ale ostatecznie też nic z tego nie wyszło. W 2005 roku Brytyjczyk Stuart Curry otrzymał od Altair Interactive dostęp do kodu źródłowego gry, co poskutkowało pojawieniem się nowych możliwości moderskich, choć mocno ograniczonych. Stuart do dzisiaj pozostaje bowiem jedyną osobą spoza firmy, mającą dostęp do kodu i jakiekolwiek zmiany wymagające większej ingerencji muszą przechodzić przez jego ręce. I tak jest już od prawie 20 lat. Ale wracając do tematu. W okolicy roku 2008 w głowie jednego z bardziej znanych członków community Original War, Serpenta, zaczyna nieśmiało tlić się pomysł stworzenia własnej kampanii o arabskich najemnikach, która powoli stawała się swoistym świętym gralem moderów gry. Każdy chciał być tym, który odda graczom świetną i w pełni ukończoną kampanię, której tak bardzo brakuje w podstawowej wersji. Kampanii arabskich wyszło kilka. To od tego musimy zacząć. W 2011 roku był rozpoczęty projekt arabskiej kampanii, w którym ja początkowo brałem udział, ale bardzo szybko, że tak powiem, zrezygnowałem z tego, gdyż mi się nie podobało w
tu którą stronę to idzie, tak? Projekt Arabian Campaign rzeczywiście wywołał sporo kontrowersji i choć bardzo ambitny, borykał się z najróżniejszymi problemami, począwszy od braku wizji i spójności, a na kiepskiej fabule, dialogach i niedostatkach technicznych skończywszy. W założeniu miał stać się tą upragnioną przez wszystkich pełnoprawną kampanią arabską, ale mimo częściowego wykorzystania notatek twórców gry, całość rozjeżdżała się na zbyt wielu płaszczyznach. Paradoksalnie jednak fiasko tego projektu dało impuls do rozpoczęcia prac nad innym przedsięwzięciem oraz wydało plon w postaci kilku ciekawych współprac, jakie nie pozostały bez pozytywnych konsekwencji w niedalekiej przyszłości. Będąc już wtedy na tym Discordzie, zacząłem sobie na tego moda ordynarnie marudzić, jeżeli chodzi o stronę merytoryczno-techniczną dialogów, która, jak już mówiłem wcześniej, była absolutnie okropna. Z tego wynikła mi rozmowa z Serpentem, który stwierdził, że skoro ja uważam, że jestem w stanie zrobić to lepiej, to co ty na to, ej Kao, wiesz co, siądź do sosa, pokaż co potrafisz. I tutaj na scenę wkracza główny aktor dzisiejszego przedstawienia, SOS, czyli Sand of Siberia. To niesamowicie ambitny i zakrojony na niespotykaną wcześniej skalę mod, który w swoim obecnym stanie robi ogromne wrażenie nie tylko potężną zawartością, ale też warstwą techniczną, fabularną i generalnie realizacyjną. Zanim jednak powiem wam, co czeka was po uruchomieniu Piasków Syberii w 2024 roku, cofnijmy się jeszcze na chwilę do źródeł. Być może dzięki temu trochę łatwiej będzie wam zrozumieć, z czym mamy tutaj do czynienia. Początkowo mod rozpisany był na kilka misji, miesiące i lata jednak mijały, a robiony absolutnie hobbystycznie po godzinach projekt, mimo częstych zmian koncepcji, zaczął poważnie się rozrastać. Pomysł był prosty, ostatecznie i niepodważalnie stworzyć kampanię arabską, która będzie godną dwóch obecnych w podstawce. I tak w ramach pierwszego podejścia do tematu powstało 10 misji arabskich, które miały opowiadać o Luisie Schulzu i stanowić kanoniczne rozwinięcie oryginalnej historii zaprezentowanej przez Czechów. Wersja ta nigdy jednak nie została udostępniona szerokiej publiczności. Ta miała okazję poznać Sand of Siberia dopiero w roku 2015, kiedy to mod został upubliczniony, przy czym zawierał jedynie 13 map potyczek. Czas jednak płynął, zespół się powiększał, a wraz z kolejnymi członkami załogi nie tylko zwiększały się jej możliwości techniczne, ale też pojawiały się nowe pomysły na to, co zrobić z modyfikacją. I tak narodził się pomysł na odświeżenie obu oryginalnych podstawowych kampanii. Projekt ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i otrzymał wiele pozytywnych opinii, bo i lista zmian jest imponująca. Praktycznie każda z 19 misji amerykańskiej kampanii napisana została od nowa. Pojawiły się nowe wątki, nowe postacie, nowe niedostępne wcześniej obszary klasycznych, znanych z podstawki plansz. Zadbano nawet o takie szczegóły jak dogranie brakujących partii dialogowych. Całość robi piorunujące wrażenie i na pewno sama w sobie może być powodem, żeby do Original War wrócić. I co najważniejsze, na niej pomysły twórców wcale się nie skończyły. Bardzo często ja się trzymam jakiegoś głównego planu, ale w trakcie wpadają mi różne ciekawe pomysły, które implementuję do moda. Więc to też nie jest tak, że się stricte trzymam danego planu. Często dochodzą jakieś dodatkowe elementy i właśnie Ares to była taka... właśnie przykład takiego ewenementu. Postanowiłem zrobić z niego taki poligon doświadczalny, czyli sprawdzić, jak się będzie zespół zachowywać, tak? Jak zarządzać tym zespołem, też jak przygotować dubbing, bo dubbing był nagrywany od zera, z oczywistych względów. Wszystko po prostu było od zera budowane. Chciałem sobie stworzyć taki poligon przed tymi jak gdyby głównymi pracami na tą główną kampanię. Ares to dodatkowa, uzupełniająca kampania arabska, której główną bohaterką została Heike Steyer, będąca już całkowicie wytworem wyobraźni moderów. Początkowo planowana na 4 misje, szybko rozrosła się do 9 w związku z bardzo pozytywnym odbiorem społeczności. Oprócz bycia wspomnianym poligonem doświadczalnym, miała też udowodnić wszystkim, że jest możliwe stworzenie pełnoprawnej kampanii arabskiej i cel ten w dużej mierze udało się osiągnąć. W trakcie kilkuletniego developingu udało się dopiąć całość z pełnym polskim dubbingiem, nowymi, mocno ingerującymi w podstawowy kod gry mechanikami, takimi jak podział na dzień i noc oraz całą masą mniejszych i większych usprawnień, nowych broni, jednostek itd. Całość robi świetne wrażenie, w szczególności pod względem fabuły, kreacji postaci i dialogów, co było dotąd bolączką wielu modów Original War w ogóle. Czuć, że pisanie sprawiało twórcom frajdę, a historia mocno inspirowana była klasycznymi opowieściami żołnierskimi. Inspirowałem się Złotym Wiekiem Kina Wojennego, czyli filmami z lat
60., 70. amerykańskimi, opowiadającymi konkretnie o grupach żołnierzy, najemników, kogokolwiek, które właśnie trafiły na przykład na front II wojny, czyli rzeczy typu Złoto dla Zuchwałych, Operacja Kusza, Parszywa Dwunastka, Działa na Warone, były dla mnie przede wszystkim podstawową inspiracją, jeżeli chodzi o to, jak pisałem postaci do Sosa. Oba wspomniane wyżej moduły Sand of Siberia powinny aż na to wystarczyć wszystkim fanom gry, których choćby nad Wisłą przecież nie brakuje, za powód powrotu do ukochanej gry z dzieciństwa. A jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę najróżniejsze problemy, z jakimi przez lata musieli mierzyć się twórcy, to tym większe wrażenie mod robi. Bo i przecież mówimy tu o masie potencjalnych komplikacji, począwszy od standardowego dla wszystkich hobbystycznych projektów braku czasu i niedostatków zapału, poprzez konieczność przepuszczania wszystkich większych zmian przez jedną jedyną osobę mającą dostęp do kodu, a na wysokim poziomie skomplikowania procesu modowania Original War w ogóle skończywszy. Weźmy choćby pod uwagę fakt, że tworzenie samej mapy to kilka dobrych godzin pracy, a do tego dochodzą przecież skrypty, scenariusze, dialogi, dubbing, grafiki, projekty itd., itd. A przecież dotknęliśmy tutaj jedynie wierzchołka listy zmian, o planach na przyszły rozwój moda nie wspominając. Na ten moment, odpalając Original War Sand of Siberia, poza dwoma gotowymi kampaniami dostajecie cały szereg modyfikacji, takich jak usprawniona sztuczna inteligencja, nowe jednostki, klasy postaci, technologie, nowe bronie, mechaniki, osiągnięcia, tryby, czy wreszcie nowy poziom trudności. Jest tego naprawdę zatrzęsienie i zabawą samą w sobie może być odkrywanie kolejnych nowości w trakcie rozgrywki. Już rozpoczęły się też prace nad odświeżeniem kampanii rosyjskiej na wzór tego, co zrobiono z amerykańską, choć w tym przypadku dużo jeszcze przed twórcami roboty, gdyż mniej lub bardziej ukończonych jest tylko kilka pierwszych misji. No i oczywiście wisienka na torcie, czyli główna, zgodna z lore gry, kampania arabska, dla której całe to zamieszanie w ogóle się przecież zaczęło. Na zapoznanie się z losami Luisa Schulza przyjdzie jeszcze jednak poczekać, jako że prace są na bardzo wstępnym etapie. A mimo to ambicje twórców już teraz sięgają jeszcze dalej. Bo chciałbym kiedyś w przyszłości, jeśli będzie to możliwe, posunąć trochę tą fabułę dalej, czyli za wydarzenia, które kończą się w podstawce, i dodać frakcję obcych, która jak gdyby wprowadzałaby nowy klimat do tej gry, tak? Jakieś nowe zabawki, nowe bronie, technologie, tego typu rzeczy. W momencie, kiedy ten film pojawia się na kanale, na ukończeniu jest opóźniona niemal o rok wersja 1.6 moda, ale w zamyśle są jeszcze co najmniej 3 duże aktualizacje. Plan zakłada, że ostateczna wersja Piasków Syberii zawierać będzie 5 pełnoprawnych kampanii, 2 odświeżone z podstawki, 2 arabskie i kampanię Przymierza, której akcja odbywać się będzie po wydarzeniach znanych z oryginału i która wprowadzać ma porzucony na pewnym etapie przez Altar wątek frakcji obcych. Mocny nacisk ma zostać również położony na aspekt rozgrywki wieloosobowej, uzupełniając go o zupełnie nowe tryby jak kooperacja czy rywalizacja w trybie ligowym. Jak widzicie, twórcy nie mają zamiaru spocząć na laurach i wciąż pracują nad nową zawartością. W rozmowach cały czas podkreślają też, że liczą na feedback od graczy i chętnie rozpatrują ewentualne propozycje dotyczące zmian w zawartości modyfikacji. Mnie pozostaje więc jedynie do tego zachęcić. Idąc już nieco w kierunku podsumowania, muszę przyznać, że bardzo długi czas nie potrafiłem znaleźć odpowiedniej formuły na ten materiał, który to parokrotnie zmieniał się od filmu stricte historycznego w kontekście oryginalnej gry, poprzez opis samego moda, a na klasycznej recenzji skończywszy. Ostatecznie zdecydowałem się wszystkie te elementy połączyć w jedno. Jednocześnie przypomnieć wam ciekawą historię Original War, które wielu z was pamięta i które ogrywaliśmy wszyscy z wypiekami na twarzy ponad 2 dekady temu, a także uświadomić, że projekt ten wcale nie zaginął, że można nadal w Original War grać na swoich nowych systemach i co więcej, dzięki grupie absolutnych zapaleńców i pasjonatów, można doświadczyć jej całkowicie na nowo, choćby w postaci Sand of Siberia. Muszę przyznać, że nakład pracy i zapał całej ekipy oraz efekty, jakie przyniósł ich kolektywny wysiłek, zrobiły na mnie przepotężne wrażenie. Aż chciałoby się, żeby wszyscy deweloperzy podchodzili tak do swoich projektów, ale zdaję sobie sprawę, że niektóre rzeczy możliwe są tylko i wyłącznie na poziomie czystej zajawki. I tym słodko-gorzkim akcentem kończymy dzisiejszy film. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o Original War i o samym modzie. Wpadnijcie też na Discorda Original War i tam podrzućcie swój feedback.
Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Jednocześnie przypominam też o możliwości finansowego wsparcia kanału na platformie Buy Coffee 2, a wszystkim, którzy Wam się teraz wyświetlają i którzy już wpłacili, ogromnie jak zawsze dziękuję. Wielkie dzięki też za wszystkie suby, lajki i komentarze. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do następnego. Tak, żeby Ci uświadomić, jak bardzo lubię tą robotę, to COS ma obecnie mniej więcej 1600 linijek dialogów dla samej kampanii Heike, co jest mniej więcej odpowiednikiem 17 misji bazowej kampanii rosyjskiej, jeżeli chodzi o ilość tekstu, jaka w to weszła. I przy okazji właśnie tej frajdy mogę też powiedzieć, że mam niesamowitą frajdę ze wszystkich fenomenalnych ludzi z Michałem na czele, których poznałem w trakcie tej roboty, oraz całym mnóstwem aktorów, którzy zrobili świetną robotę i których poznałem właśnie przez to, że pracowałem nad SOS-em, których znajomość sobie bardzo cenię na przyszłość.